Dobry, z tej strony Luigi, a to jest trzeci odcinek z Wiejskiej Chaty, zwykły gameplay, aby pokazać ludziom jak się gra nie tylko bossami, ponieważ bossami będzie ci rzadko. Myślę, że sobie pogram. Wiem, że mam 30 FPS-ów. Mam 60, już mnie to cieszy. Bossem jest Gambi. Z tego co pamiętam, to z klasy jest to spiek. Boss jest chyba mocny, ale nie obiecuję. Okej, wywalony w kosmos. Ale wolę podskoczyć tak strategicznie. W ogóle jako żołnierz ja gram tak, zwykła rakietnica, bo mógłbym czarną skrzynkę, aby jednak sobie życie odnawiać, ale nie potrzebuję mocy na takiej mapie i wolę mieć mało HP. Topi heavy. A jednak wskoczy. Haha. A no nagrywa. W ogóle z tego co wiem to jest dobrze. Nie będę mówił po nikach. Chociaż to nie jest żadna nowość, bo jak piszą na czacie to... Jeśli admin pisze na czacie, dębowy napisz coś na czacie cokolwiek. Teraz dębowy napisze coś. Jak widzicie, dębowy ma A, bo jest adminem. Jest H, czyli head admin, a ja... Jestem VIP-em. Nadal nie mam mojej litery A, ale wbrew pozorom dalej jestem adminem. Spokojnie, was admin ulubiony wciąż jest. I właśnie dlatego lubię mieć mało HP, bo dziób, nie jestem mistrzem rocket jumpów. O, uratowałem się. Spadło nam życie, jeszcze trochę. I teraz możemy latać skill-offem. Chyba poniżej 40 trzeba mieć, żeby tak najszybciej biegać, dlatego ja po prostu to lubię. A teraz mam dla was niespodziankę. Nie, to nie jest niespodzianka, że zginąłem. Bum, taka niespodzianka. Moi widzowie teraz widzą, że jest konkurs, bo wrzucę to na pewno mam w planach dzisiaj. Ewentualnie jutro rano. Raczej jutro rano. Mówiąc rano, mam na myśli 13. Ale dobra, jestem martwy, to popatrzmy na kogoś innego. Beka w chuj. Nie podoba mi się to, ma bardzo słaby damage. I... Może spróbuję... Spróbujemy go namówić na... O, Jezus Maria. Dobra, nie idzie mu. Tutaj jak widzicie, Yuri zginął. Właśnie nie wiem co to za boss, w sensie jako postać. Wiem, że to jest Gumpy. Tyle moja wiedza się na tym opiera. Może ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, bo nie wiem co powiedzieć, bo tak jestem martwy, 5 osób zostało. Nie wiem co ten scout robi. Nie! Na końcu jest pozdrawianie! Przyje system! Jak dębowy przyje system? Jestem chaotyczny neutralny. Albo chaotyczny dobry. Nie wiem sam. No ja nigdy więcej nie nagrywam MVM-a. Jebać Pyro. Nie, ostatnio mniej Pyro zaczęło się pojawiać. Myślę, co by... Nie wiem. Zastanawiam się poważnie nad cięciem, bo to będzie nudne. Dobra, to wiecie co? Cięcie. Tutaj macie typowy przykład jak się bawi. Widzicie? Papierka i nożyczek, kto wygra? Boss wygrał. Bum. Tak by to mógł opisać. Wow. Ja lol klikam w jeden. Nie chcę, żeby dębowy został bossem. Jaki boss jest teraz? No sobie weźmiemy. Skaucika. Skaucik to też jest w czasie, taka broń, snajperka. Chujowa, bo nie zdejmuje na hita, gdy strzela w ciało. Natomiast AWP jest przegięte, ponieważ strzela z komuś ciało, to kurde. No nie. Jak nie dorwę, to się wkurwie. Jest tutaj, dobra. Ja żyję. Jak ludzi żyje, spoko, okej? Zaraz tego ludzi nagrywa. Teraz mi sugeruje, że ten boss jest tam. Ty, zgadłem. O Jezu, nie... Przez kolejne 17,5 minuty muszę coś mówić. Nie wiem, czy mi się chce. Tak naprawdę. Powiedziałbym, że to jest jednak luźny gameplay, więc... Czy muszę coś mówić?
ja nie chcę. Ja już nagrywam, siostra wróciła do domu po dwóch tygodniach i mi smutno. Nie śmiej się. Więc przez najbliższy czas będziecie słyszeli moją siostrę, jak troluje i tak dalej, bo ona to lubi. Nie wiem, Dębowy, to twój wybór. Jeśli ty chcesz być bossem, to chyba ludzie chcą teoretycznie. Ale nie widzę tego w tym sensu, bo ja chcę nagrywać jak gram, a nie jak jestem martwy, bo jako pierwszy zginąłem, bo resztę masz w dupie na mnie się rzucasz. Dobra, ja cię pierwszego nie ściągnę. Znaczy się powtarzam. Spoko, w drugiego, jako drugiego. A widzicie tą piękną piłkę? Teraz jak to coś innego, ale... Dobra. Ludzi nie umie pałować. Potwierdzone. Dębowy wybrał dębowego mocnego na bycie następnym bossem. Jestem cały czas. Gdzie miałem być? Co? Chciałem ci pokazać jeden pewien bejku czci tobie. Zrobiłem. Jasne, na spawnie później będzie na nagraniu. Ciekawie. Mnie to nawet nie powiem. Będę mógł pokazać potem. No tak, na spawnie da spraya i będzie. Okej, spałowany chociaż raz. Stopień damage do przodu. Prawie trafiłem tasakiem. Tutaj możemy popatrzeć, jak dębowy mocny dzielnie walczy. A i tak przegra, bo to głupi Heavy. Heavy nie ma prawa żyć na bossach. O, no to jest mój koniec. No właśnie takich raidzy nie lubię, gdzie randomowo tepać się do jakiej osoby. Bo wtedy, o kunaj, już mi lepiej. Bo może być, bo masz wielką szansę, że do ciebie się tepnie, bo tak, o. Dobra, cięcie. Jesteśmy z powrotem. Na kolejnej rundzie. Siostra będzie w tle, ale to nic nowego. Ja jestem snajperem z łukiem, ponieważ... Chciałbym coś zademonstrować. Jaram się. Czy to to? To jest przy wyjściu? Jezus Maria, a bo... Pyro. No, łapie Pyro. O Jezu. Musiałeś przypominać? Tak, VIP ma taką umiejętność, że może sobie podpalić sam stałe. Możemy dzięki temu podpalić bossa. Nie zabawnie. Już miałem strzelać. Dębowy mocno się popisuje. Bo nagrywam. Gdybym nie nagrywał, by się tak na pewno nie zachowywał. Ale za nisko. Nie. Co mam zrobić, żeby go trafić? No na pewno on użyje raidza. Mogę od razu po... O Jezu. Mogę od razu powiedzieć, że... Snajper jednak o wiele lepiej działa ze snajperką, zwłaszcza na takich mapach, gdzie to można wszędzie się kampić, ale... No hej, każdy czasem chce się pobawić łukiem. Dobrze, że mnie nie widział. A potrzebuję gdzieś samo znaleźć. Nie wiem, gdzie on jest, tam jest. Ale tam jest... A tam jest inżynier. Chyba już go nie ma. I mam motek z Halloweena, który musiałem sobie zdobyć robiąc achievementy, więc jestem progracą. Dobra, chyba nie mam wyjścia, zaryzykować skoczyć z tyłu.
Okej, okay, mamy samo. Nice. Okej. Jaka... No, na szczęście na skauta się rzucił, trochę dziwnie. Okej. Okay. Kiedy ja całe ammo zmarnowałem? Do cholery. No to podpalenie jest fajnym urozmaiceniem dla... Wcale ja się pod wodą, no. Ja tylko ją zawiesiłem, ale dobra. Mówiłem o MVM-ie, no już mam dość Pyro, okej? Okay? A? Magiczna stała podpalająca go przestraszyła. Czym ty nagrywasz? Bandicamem. Zakupiłeś czy sięgnąłeś? Co jest tu do śmieciu? Ginąć śmiecie. Okej. Jeden celny strzał. No! Mówiłem! Jeden. O Jezu, nie. Ile ty masz gigabajtów na dysku, że możesz nagrywać tym foty? Mam 600 tysięcy. A nagranie z Team Fortress 2 bez renderowania, który trwa około 30 minut, zajmuje 10 giga. Czy ta odpowiedź cię satysfakcjonuje? Tak. Wiem. Ja tylko odpowiadam mu w taki sposób, jak on zadał pytanie, okej? Okay? Patrzcie, na ten strzał. Ach, blisko. I chcę zacząć, bo na razie zawiesiłem z powodu problemów. To jest właśnie ten, słaba nagrywarka, czy brak miejsca. Miłość się sam mutuje, spoko, pozdrawiamy. Okej, okay. Op. Naprawdę, tyle ciężko trafić z łukiem. O nie, idzie po nas, ale spokojnie, wystarczy łatwo szukać bossa. O nie. Dobra, uciekamy. Uciekaj chłopie, kupi Mozes. On, ja nagrywam, więc się popisuje. Za jeden bowy. Jeszcze 7 minut, mapy, spoko. Ja się boję, okej, okay? Bo ja... Bo snajper jest pod tym względem słaby, że... Że jak... No co jak... Że jak już boss go zauważył i zacznie go gonić, to ma trochę przerąbane i nie mogę nic zrobić. Dobra. Cenny stał to nie był. Okej, idzie tu. Spokojnie, ma plan. A ja jestem słabym graczem. Nie, jestem za słaby na tą grę. Okej. Hahaha, to nie ja! To nie ja! Idzie tu. A, jestem podpalony, dobra. Ty dostajesz lanie. Głupia zmiana mapy! Mam Windows legalny, idź sobie. No, ale dużo damage'a, prawda? Największy damage. Jako snajper z łukiem? Można. Chyba wystarczająco zrobiliście skrety, dlaczego było milion lajków na tym filmie. Nie, powiedzą co za debil na nagraniu, ja więcej ciebie nie oglądam. Tak powiedzą właśnie. Dobra, spróbujmy. Demoman. Na glinca jakiegoś. Jest to chyba boss scout, bo jakby zrobił inaczej. Dlaczego nie poskoczyłem? Dobra. Mam głowę, prawda? Aha, on tak skakać nie umie. A mam głowę i tarcę. No co za plusy. No bo to mi spadać nie chcemy, okej?
Zły granat. Zły granat. Ostatnio nie, aż tak wiele nie gram temu małem, zauważyłem. Pani są zawiedzeni, ale to co zrobili z tym to trochę smutno, ale ponoć są już jakieś tam kurde protesty o to, żeby przywrócili starą sarzę, znaczy tarczę sarzy. Byłoby pięknie. Naprawdę. Aha. Tutaj użyję jednak tarczy defensywnie, zaraz ofensywnie. Bo by stracił tarca, może nawet zginął, więc... Ja jestem tak trzeba. Trzeba wiedzieć co kiedy robić. A nie odparać flesa dopiero jak masz low HP i masz ignite'a na sobie. Nawet ja w Lola nie gram, ale dobra. Jeśli dożyję, to ja chcę tam pójść. Zobaczę tą paskudną mordę. Czy ja trafiłem chociaż jednym granatem? Mam 88 damage'a, czyli trafiłem raz w mini krytykiem tym. Piękna twarz. Daj znać jak wrócić filmy, przecież nagrywam, idioto. Jeszcze nagrywam, idioto. Okej, okay, boss nie może wyjść, to zawsze plus. Rage to nie jest plus, ale spokojnie możemy go wyminąć między drzewem. Widzicie? Wychujany. Wychujany. Nie idzie za mną, no... Drzewko, po prostu drzewko z Minecrafta ratuje życie! To już jest potwierdzone. Ale dobra, idziemy dalej. Spróbuję zapolować na bossa. Uratuję cię tym granatem. Dobra, tym granatem. Sam się uratowałeś. Okej, tam jest działko, to może być dobra okazja do ataku. Dokładnie. Mam 4 głowy, a jestem w bardzo zagrożonej pozycji. Błagam, 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 ewakuacja. A! Ewakuacja się udała i mam 4 głowy. Sukces. Głupi rage. Żyj, ja miałem umrzeć. Ty chory jesteś jakiś ty. Nie, ja po prostu ewakuuję się. Na pewności. Właśnie, przecież ja muszę reklamować swój kanał, nie tak, swój kanał na YouTube muszę reklamować, tak. Widzowie się sami nie wbiją. Teraz, jeszcze chwila, będę wam kazał dawać łapki w górę, subskrybować i robić refrinki w opisie. No tak, do końca mapy. Sobie komentarz, ale 25 minut gadania samemu to... Ciężko. Luźny gameplay. To mnie usprawiedliwia. Aha. Nie goni. Oho. Myślę na światło dzienne. Brudas 1. Na mnie wygląda mi ten boss na Brudasa, okej? Okay? Nie chodzi mi o gracza. Pomagam mu uciec, a ten mu uciec, a tylko siedzi. Chyba tu będzie szedł. Gracz Kamyck zmienia ze swojego przedmiotu wstrzymywać znaki Vera Kamczyka. Właśnie mnie to trochę denerwuje. Ludzie nie umieją wymyślać fajnych nazw, moim zdaniem. A widzicie? Nie ma za co. Nie poświęciłeś się, po prostu tam poleciałeś jak idiota. A teraz boss mnie goni, mam przejebane. Oto jak ludzi ma przejebane. Gdy boss się uwzie, to tak naprawdę nic nie można zrobić i to tak denerwuje. Dobra, to chyba koniec. Żegnamy się. Kto chce się pozdrowić? Czasami mnie pozdrowienia tych ludzi dobijają. Wszystkich oglądaczy. A sobie postaram palcami do... Nie. Naprawdę? Nie umiem strzelać palcami już? O. Postaram sobie do mikrofonu.
Nie pozdrawiam mojego zwierzaka, czyli grzyba nad moim serze pleśniowym. Ja się z wami zagram, narka. Dębowi jesteś zjebem. Nie?